Żadnego kotka? O, leci moje kochane. Leci moje słoneczko. O, lecą dwa koteczki. Dzień dobry, słoneczka. Coś wy tak kiepsko jecie? Wy chyba jesteście przeżarte. Tak? Dzień dobry. Cześć, kochanie. Nic takiego nie było strasznego. Dzisiaj dzień dobry. Moje kochane, moje. Ty kochasz dalej ciotkę, ty wszystkich kochasz. Ty jesteś cudownie, kot. Tak. No, Hektorku, cieplutko tu macie. Myślałam, że już zimno. Przyszłam wam zamknąć okienko. A tu jest tak przyjemnie. Takie świeżutkie powietrze. I tak jest przyjemnie. Pobawimy się z kotkami. Tak, pobawimy. Jaki masz teraz fajny brzuszek po tym łyskie. Takie słoneczka, najdroższe, kochane. Kochane moje rudziaczki. Czekamy jeszcze na wyniki badań. Także na razie nic nie będę mówić. Tak? Kochanie. Ty, kochanie, zostałeś sam, się zestresowałeś, tak? Ty jesteś taki po prostu, nie ma mi synek, tylko starszo braciszko synek. Piękny kotek jesteś. Już ci wezmę zabaweczkę i będziemy się bawić, dobra? Poczekaj. Weźmiemy wędeczkę. Jeszcze muszę iść do nowej kiciuni. Do Kajuni. Jak ona się miewa, zobaczyć. Na razie siedziała schowana niunka, a ja bym chciała chociaż na chwileczkę dać ją na dół, żeby zobaczyć, jak ona reaguje w ogóle w pierwszym momencie na pieski, na kotki. Na chwilkę chociaż. Także ona jest już umówiona na kastrację, bo nie była jeszcze. W przyszłym tygodniu, w poniedziałek, będzie miała zabieg. No i cóż, dzisiaj ją jeszcze odrobaczę. No i zaczynamy tą całą kołomyję, czyli znowu odrobaczenia, badania. Chociaż badania miałam, że nie trzeba będzie już robić. Zabieg. No i dopiero koteczka będzie jakby gotowa. Jeszcze ją sprawdzimy, jeśli chodzi o inne zwierzaczki. No bo mogę ją sprawdzić, jeśli chodzi o Majkę. Nie muszą się kontaktować nawet, tylko zobaczymy, jak ona będzie reagowała, jak będzie siedziała w klatce. No bo jednak te kotki, które reagowały, bo ja zawsze w ten sam sposób jakby oswajam je i sprawdzę, te kotki, które reagowały po prostu niczym, czyli nie reagowały, patrzyły tylko, ale bez żadnego syczenia i tak dalej, no to one potem pięknie się tu aklimatyzowały i takich kotków było sporo. Natomiast te, które już tam szalały w tej klatce, no to niestety źle to rokowało. Ja naprawdę no, muszę uważać na Majkę, nie mogę jej narażać na to, żeby jakiś kot tutaj inny ją przeganiał, prawda? Wiadomo, że trochę tego stresu będzie, natomiast jeśli Nowa się okaże agresorką, no to będzie szukała domu sama, bez innych kotków. Tak? Ale nie wiemy nic o niej, więc na razie nie, czarnych scenariuszy nie piszmy. No chodź tutaj. Chodź, kochanie. Taki jestem ładny kotek. Taki jestem śliczny kotek. Taki piękny. No, a tutaj do góry. No ślicznie, Hektorku. Ty też potrzebujesz już zabawy, ruchu. Potrzebujesz sobie wyjść może na trawkę. Tak? Oczywiście zabezpieczoną. Nie tak samopas. Wiecie, to są tak ciężkie historie. No naprawdę, z rozstaniem tych koteczków są ciężkie historie. Mnie też boli serce, bo to taka cudowna, zgrana banda.
I jakoś mnie to tak przeczołgało, bo to są takie koty, które każdy by chciał mieć po prostu i to wszystkie naraz. Ale wiadomo, że wyadoptowanie 6 kotów jest niemożliwe. Może tak jakoś szanse są bliskie zeru. No i że znajdują domy parami, no pocieszcie mnie, to jest po prostu rewelacja, prawda? No i tak. Chodź tutaj, Niuniek. No chodź. No. Pokazuj teraz, kolego, jak się biega wokół słupka i jak się biega wokół słupeczka. A hop tutaj, hop i hop. Ty też rusz łapeczką. Ty też rusz, kochanie. No ty też, łąbeczku. Śliczny mój, śliczny kochany, tak? Piękne moje kotki. Cudowne. Hej, 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 hej. Dawaj. No i tak, to poniedziałek już zaraz będzie za nami. Napisała do mnie pewna pani ten tak dramatyczną znowu wiadomość, że ja po prostu nie mogę, no, z tymi historiami. Tak się zawsze bronię przed tym jakimś dramatyzowaniem, specjalnie, nie wiem, graniem tutaj na jakichś uczuciach. I nie robię tego. Natomiast ta historia jest znowu, no, strasznie okropna. I najwyraźniej tak będzie, że jutro przyjedzie do mnie mama z 2 dzieci. Taka najgorsza to, że dzika, nie? Ach, nie wiem już, gdzie ja dałam te kotki. To już będzie 3 miejsce, bo na razie muszę Kaję trzymać osobno. Ach, zobaczymy jeszcze, jak się będzie zachowywać. Jak będzie rokować, no to jest szansa, że będzie chodzić po domu. Ale jak będzie się awanturować, no to nie będzie takiej szansy. No i zobaczymy, gdzie ja dam te kotki, no ale po prostu, no, nie wytrzymuję psychicznie. Odmawiam 50, a potem taka historia przychodzi i nie mogę. No i jeszcze chciałam powiedzieć, wątpię, żeby taka osoba mnie teraz słuchała akurat, ale może, że dajcie ludzie szansę tej Ulali, no proszę, no. Niech się ktoś znajdzie, jakiś rozsądny, jakiś, który ma warunki, który ma jakiegoś kota fajnego, spokojnego, albo 2. I ta Ulala by sobie mogła tak żyć koło tych, koło nich na razie. No widać, że ona już ma dosyć, ona zmiękła, ona skruszała siedząc u mnie tutaj, samiutka. Mnie nienawidzi, bo nie wiem, bo ja jej leki, bo łapię i tak dalej, ale... No widać, że dziewczyna rokuje. Ona nie będzie takim może nakolankowym kotem. Na pewno nie prędko, to może za jakieś lata. Ale rokuje, to mogłaby sobie żyć, no. Naprawdę teraz to już szkoda mi ją wypuszczać. Nie wiem, czy pani Renata będzie mogła ją długo trzymać. Ona ma też swoje koty, małe mieszkanie, no nie wiem, nie wiem. No ale chciałabym, żeby ta historia się jakoś pozytywnie rozwiązała. Byłoby fajnie. Jakby ta Ulala, no właśnie. No nic już, dobra. Chciałam sprawdzić, bo opublikowałam zdjęcia tej Tosi i Tośka, czyli naszej Sialali i Tereferusia, imiona. No i widać, że niestety kotki noszą obruszki i chciałam sprawdzić, czy już jest burza. Zresztą jak najbardziej słuszna. Ja prosiłam i zwracałam na to uwagę. Pani mi podziękowała za informację. No i no cóż, są gorsze rzeczy, tak? Także oczywiście bym prosiła, żeby nie robić afery jakiejś strasznej. Kotki są po prostu identyczne i myślę, że chodzi im o to, żeby je odróżnić, chłopaka od dziewczyny. Chociaż tego, co pamiętam, to dziewczynka, tak, ma białe pod szyjką, więc nie jest to niemożliwe.
No i dobra, słuchajcie, ja tu gadam, gadu, gadu, a tutaj jest tak leniwa zabawa, że nie widziałam jeszcze tak leniwej zabawy. A dobra, ja teraz muszę sprawdzić, gdzie jest to jedzenie, które kotki same sobie, same się poczęstowały nim. Już sprawdzam. Ona na razie jeszcze nie ma ochoty na jakieś zaprzyjaźnianie ze mną za bardzo. No nie ma jeszcze, tak? Pokaż swój pycholek śliczny. Zobacz, troszkę się zaprzyjaźnimy. Kiciulka kochana, nie uciekaj, poczekaj. Tu masz swój kocyk, dostałaś. Ona ma tutaj taką bliznę, słuchajcie, na karku. Czuć ją wyraźnie. Także nie wiadomo, co ją tam spotkało, bidulkę. Poczekaj, bo tak się nie da, żabeczko, wiesz? No tak się nie da, kochana. Będziesz miła i grzeczna, proszę cię. Bądź kochana, dobrze? No, na razie tak robię po swojemu, tak? Czyli dałam jej klateczkę z kuwetą i relaks drapaczkiem. Chciałabym, żeby przez chwilę mogła sobie tu popatrzeć na nas, jak chodzimy. Żeby mogła popatrzeć na pieski, bo widać, że piesków się boi. Oblizuje się i boi się troszkę piesków, ale pieski do niej nawet nie będą podchodzić, więc one są takie kochane, że naprawdę nie będą do niej podchodzić. Ona musi sobie troszkę poobserwować. Dzisiaj dam jej tylko chwilę w ten sposób. No i zobaczymy, może Majka też tu gdzieś przejdzie. Bardzo bym chciała zobaczyć jej reakcję jednej i drugiej. Ładna kiciunia. To nawet nie chodzi o to, czy ona jest ładna, czy nie, ale jest taka była biedna niesamowicie. Skóra i kości z raną na grzbiecie. Jakoś mnie ujęła za serce, chociaż szczerze mówiąc na zdjęciach myślałam, że jest czarna. No, ona jest taka kolorowa. Fikuniu, proszę nie szczekać. No, na razie zachowuje się w porządku, bo tutaj o, fika chodzi. Chodź, fikuniu, za mnie chodź. Śliczna, ty jesteś taka grzeczna. Jesteś taki dobry piesek. W ogóle wiesz, że do kotka nie wolno dochodzić, prawda? Jesteś niesamowicie po prostu grzeczna. Tak, tylko czasem się rozedrzesz tak, że można zwariować, nie? To wtedy kotek się boi, także proszę nie szczekać, ok? No. No i jest tutaj sieć. Zobaczymy, co będzie. Poczekamy. No niestety, niestety. Brzydkie to było, wiesz? Bardzo brzydkie to było do Majeczki. No, Majeczka chciała tylko się przywitać. Nawet nie przywitać, po prostu przechodziła obok. Niedobrze, to mi nie rokuje, moja droga. To mi brzydko rokuje. Majeczka jest kochana tutaj. Tak. Oj, koleżanko moja. To jest tak sobie, moja panno, było. Także się ogarnij lepiej, wiesz? Ogarnij się, dobra? Patrz, jaka grzeczna Majunia. Usiadła taka kochana kiciulka moja. No. Cicho, cicho, Niunia. Zobacz. Majusia jest kochana. Chciała cię tylko zobaczyć, wiesz? Jak będziesz taka niedobra, to będziesz, wiesz, siedzieć w pokoju i będziemy szukać ci domu, moja droga. Niezbyt niestety, nie podoba mi się ta reakcja. Ja wszystko rozumiem, że jest to pierwsza, ale no po prostu mi się nie podoba. No niestety. Majuńka, chodź do mnie, chodź słoneczko. Chodź do mnie, kochanie, chodź tutaj, nie bój się słoneczko, nie bój. Nie wypuścimy na razie potwora. Nie wypuścimy tego potwora warczącego. Nie bój się, kochana. Nie bój się, malutka. Zobaczymy, potworek się będzie musiał tutaj przyzwyczajać. Tak? Potworek. Jestem, kochany. A, ty tu czekałeś już, prawda? Jestem, słoneczka. Chciałam do was jeszcze przyjść. Moje słoneczko, kochane, moje piękności śliczne.
Moje piękności, kochane. Co tam, moje żabki? Trochę z wami chciałam sobie pogadać. Poczekajcie, to wezmę na stawie, dobra? Już. I tak nie puścimy, bo nie działa Facebook. No dobra. Kłębią się chłopaki przy tym telefonie. Kłębią się bączki moje. Kochane bączuszki. Chcecie jeść? No przecież byście jadły, lalunki. Chcecie teraz jeść, tak? Chodźcie, troszkę, ja przyszłam do was, troszeczkę się z wami popieścić. O, kochanie. O Jezu, jakie ty masz pazury. Matko. Nioniuś, może byśmy ci obcięli pazurki, co? No chodź, obetniemy pazurki, żabka. Bo ciebie nie można wziąć nawet na kolana, bo ty takie masz szpony, że szok. Co ty chcesz, Nioniuś, jeść? No dobra, to daję. O, to jest to, co chyba nie lubicie. Tego smaku chyba kotki nie lubią. Chodźcie, damy wam. Przepraszam, czekajcie. Damy wam tu jednemu i tu drugiemu, no. Tak? Czekaj. Nie musicie się kłócić, proszę. Wy się nie kłócicie, ja wiem. Proszę, słońce, tu będziesz jadł, no. A ty tu. No. Damy wam tutaj do miseczki, żebyście sobie popiły, bo tutaj dostaliśmy takie fajne drinki, multidrinki. O, vital drinki. Zostawię wam tutaj takiego drinka. To sobie popijecie go, tak. Proszę, widzicie? Że będziecie lepiej spać. O, macie tu drinka. Super. Już będziesz pił? O, smakuje kotkowi. Fajnie. Witaminki, tak? Mam nadzieję, że ci nie zaszkodzi, jak ja się takie rzeczy boję dawać, słuchajcie. Absolutnie się boję dawać. Dobra, sprzątamy kubeczek. Posprzątamy kubeczki. No, dwa koteczki piją. Tak? Takie dobre jedzonko było. Takie pyszności w same. Same pyszności. I co tam? Taszynki, lubicie ten kocyk, tak? Lubicie sobie na nim leżeć? To ja wam tutaj zostawię, tak jak jest. Troszkę sobie pojecie potem. Dobrze? Dam wam, zostawię wam tutaj gdzieś, żeby nie było na wierzchu. O. Potem sobie zjecie tą resztę. Już się z wami bawić nie będę, żabki. Także kto chce na przyjść na troszkę głaskania? Chce jakiś kotek przyjść do głaskania? No co te pieski? A wy się nie boicie, nawet jak one szczekają? To pan przyszedł, tak? Przyszedł, tak? Mój malutki, mój śliczniutki, mój kochany, znowu to musisz siedzieć sam, tak? No. Życzę wszystkim, uciekam, bo
jestem już tak padnięta po tej wczorajszej wycieczce. Kotki, no niestety, muszą zostać. Dobranoc.